Nerwica bezrobocia to jednostka chorobowa, którą po raz pierwszy opisał i zdiagnozował Viktor Frankl, słynny wiedeński psychoterapeuta i psychiatra. Było to w roku 1933. Frankl zaobserwował u swoich pacjentów, zwłaszcza młodych mężczyzn w kwiecie wieku, którzy pozbawieni byli stałego zatrudnienia i zdani na zasiłki państwowe, zdiagnozował u nich pewne stany depresyjne, które dodatkowo karmiły się dwoma zaburzeniami identyfikacji, jak opisywał to lekarz. Chodziło o to, że ludzie ci postrzegali się, nie mając zatrudnienia, jako nic nie warci, bezużyteczni. To z kolei generowało poczucie bezsensu w życiu, skoro byli bezużyteczni, to nie było celu i tak dalej. Frankl zaordynował, by nadmiar wolnego czasu wypełnili jakąś działalnością charytatywną, zaangażowali się na niej w jakichś organizacji młodzieżowych i tak dalej. Ci, którzy zechcieli posłuchać, nagle ku własnemu zdumieniu zaczęli odczuwać poprawę. Stany depresyjne ustąpiły. Wprawdzie nie przybyło im od tego gotówki, nie mieli więcej środków, ale nie było też tych zaburzeń. I Frankl konkluduje te swoje obserwacje, mówiąc, że jest prawdą, że człowiek nie może żyć tylko z zasiłku. Człowiek potrzebuje relacji i celu w życiu, żeby się mógł rozwijać. Myślę, że z tą wiedzą o wiele ciekawiej jest już przeczytać jeszcze raz dzisiejszą Ewangelię. Jezus tłumaczy tam swoim apostołom, co to znaczy Królestwo Niebieskie, z czym to się je, mówiąc kolokwialnie. I jakby dla rozświetlenia całej sytuacji opowiada im przypowieść. W tej przypowieści właściciel winnicy kilkakrotnie udaje się na plac, gdzie ludzie stoją w poszukiwaniu, czekając, aż ktoś ich najmie do pracy właśnie. I kilkakrotnie właśnie najmował tam robotników, którzy przychodzili i obsługiwali jego winnicę. Pierwszych zatrudnił już o poranku, o świcie. Oni w sumie pracowali 12 godzin, ale potem każdy kolejny rzut. Ostatni przyszli na godzinę przed zamknięciem dnia pracy. Z tymi pierwszymi umówił się o denara, czyli taką zwyczajową dniówkę w starożytności, ale ci ostatni, którzy pracowali godzinę, też otrzymali tylko albo aż jednego denara. To sprowokowało natychmiastowe jakieś protesty tych najdłużej pracujących, którzy mówili: chwileczkę, zrównałeś nas z nimi, dałeś nam tyle samo pieniędzy. Czyż nie umawiałem się z wami o jednego denara? Nie czynię wam krzywdy. Żeby dokładnie zrozumieć, o co tutaj chodzi, warto by zaaplikować tę wiedzę z tej opowieści, którą przytoczyłem na początku. Otóż ci ludzie, którzy pracowali przez cały dzień, nie zobaczyli, że tak naprawdę nie tylko ten pieniądz, który otrzymali na końcu się liczył, on był taką wisienką na torcie, ale przez cały dzień oni mieli sens w życiu. Zostali zaproszeni do relacji z samym właścicielem, który dojrzał w nich potencjał, bo inaczej pewnie by ich nie zaprosił do pracy. Mieli także relacje z innymi robotnikami, którzy tam właśnie pracowali. Innymi słowy, mieli cel, sens w życiu i relacje. I to było więcej niż ta zapłata, którą otrzymali na końcu. W przeciwieństwie do nich, ci, którzy stali tak długo na tym placu, gdzie czekali, aż ktoś ich najmie, nie mieli takiego szczęścia. Tam mogła tylko dojrzewać frustracja, lęk z powodu obaw, za co wykarmimy rodzinę, brak poczucia sensu, poczucie bezużyteczności i tak dalej. To są rzeczy, które nawet gdyby było dużo pieniędzy, one są tak bolesne i dolegliwe, że właściwie trudno bardziej. Zatem ci pierwsi byli szczęściarzami, chociaż zupełnie tego nie dostrzegali. A kwota, jak mówię, którą na końcu wszyscy dostali, była tylko pewnego rodzaju zwieńczeniem dnia pracy, ale i tak wszystko, co się rozegrało w trakcie, było o wiele ważniejsze. Żeby to zrozumieć, żeby tą logikę przyjąć, trzeba by, zgodnie z tym, co w dzisiejszym pierwszym czytaniu słyszymy, troszeczkę inną optykę przyjąć. Bóg mówi przez Izajasza: moje drogi nie są drogami waszymi. Często ta wasza logika jest zupełnie mnie obca. Ja się nie męczę przebaczaniem. Kto by chciał się nawrócić, niezależnie od tego, jaka pora jego życia, jest mile widziany. Natomiast w nas rodzi się takie poczucie krzywdy. Nawet gdy patrzymy na tego łotra na krzyżu, który w ostatnich minutach życia
No, zdołał sobie zapewnić zbawienie, a my tu całe życie musimy wierzyć, modlić się, dobre uczynki spełniać itd., itd. Czy to jest sprawiedliwe? No cóż, wszyscy na końcu będziemy zadowoleni, ale w tak zwanym międzyczasie musimy odwrócić tę optykę. To, że jesteśmy wierzący, to tak jak ci robotnicy w winnicy, właśnie, jesteśmy w relacji. Mamy sens, mamy cel, mamy coś, czego żadne pieniądze nie zapłacą. Ci zaś, którzy pozbawili się albo nie chcą tej relacji z Bogiem, no cóż, mogą mówić o sobie, że są szczęśliwi. Okej, chcę w to wierzyć. Ale my nikomu nie robimy łaski, że jesteśmy wierzący. Sobie robimy przysługę. Na tym to polega. Ale żeby to zrozumieć, właśnie trzeba zrozumieć, że Królestwo Niebieskie, o którym tutaj mowa w Ewangelii dzisiejszej, to nie jest kwestia, jakby to powiedzieć, nagrody, matematyki i sprawiedliwości rozumianej temu więcej, temu mniej. Królestwo Niebieskie to jest kwestia relacji najpierw z Chrystusem i potem z Jego innymi Jego wyznawcami. Na tym polega całe piękno Królestwa Niebieskiego, że tutaj nikt nigdy nie straci. Nikt nigdy nie straci względem tego drugiego. Oczywiście można zbudować swoją religijność w ten sposób, że będę pilnował tylko, żeby nie popełniać grzechów. Tutaj legalną sprawiedliwość jestem w stanie zbudować. I jak tylko się dowiem, że ktoś inne życie prowadził i też chciał się nawrócić, też chciał szybko wejść w to miejsce, gdzie ja stoję, może się okazać, że wtedy wzburzy się we mnie wszystko. Ale to oznacza tylko, że moja religijność no nie różni się niczym od matematyki. Jest tylko prostą kalkulacją, kto mniej, kto bardziej. A tu chodzi o relacje. My często nie doceniamy tego, jaką rangę w życiu mają te właśnie rzeczy, typu relacja właśnie. To się okazuje na przykład, kiedy, drastyczny przykład, kiedy żona umrze mężowi, który nagle orientuje się, jaka luka, wyrwa powstała w jego życiu. I odwrotnie, kiedy fantastyczny mąż żonie umrze, też ona się orientuje, przecież całe życie, nawet zapomniałam mu mówić, że go kocha i nawzajem. Wtedy dopiero okazuje się, że coś, co braliśmy z dobrodziejstwem inwentarza, było tak nam drogie, że w ogóle tego nie docenialiśmy. Kochanowski mówił o zdrowiu, które się dopiero docenia, kiedy się popsuje, prawda? I tu jest tak samo. Nam się wydaje czasem, że do Pana Boga uszczęśliwiamy tym, że do kościoła chodzimy, że wierzący jesteśmy, że się modlimy. Siebie uszczęśliwiamy, sobie przysługę robimy. Kimś, kto to rozumiał dobrze, był święty Paweł. W dzisiejszym drugim czytaniu mamy go, no cóż, w więzieniu. Z więzienia pisze list do Filipian. W tym liście, jak kto niespełna rozumu, po prostu cieszy się ze swojego położenia. Chwileczkę, on jest w więzieniu. Sytuacja może się rozwinąć w dwóch kierunkach. Albo go uniewinnią i wypuszczą do domu, albo uznają za winnego i po prostu zabiją. Kara śmierci go nie minie. Nie jest jeszcze pewne, w jakim kierunku pójdzie cała ta sytuacja, więc Paweł powinien skulić się, być bardzo zamknięty w sobie, z depresją i tak dalej. Paweł nie posiada się z radości i to samo zaleca swoim adresatom. Mówi na przykład, że się cieszy, że się znalazł w tym więzieniu. Uwaga, dlaczego? Bo dzięki temu mógł wypełnić pewną niszę. Dzięki temu mógł po prostu sprawić, że strażnicy więzienni usłyszeli dobrą nowinę. I tak samo jego towarzysze niedoli. I z tego powodu się cieszy, bo jak mówi, dla mnie żyć to owocna praca, niezależnie od tego, w jakich warunkach. Ale z drugiej strony umrzeć to też jest perspektywa bardzo fantastyczna. Umrzeć to zysk. To jest zysk dla mnie, bo być z Chrystusem. On jakby na dwóch niwach doznaje nalegania. Z jednej strony relacja z innymi ludźmi mówi, że to jest, no wie, że dla nich bardziej byłoby konieczne, żeby z nimi pozostał, żeby ich nauczał, żeby podbudowywał i tak dalej. Natomiast bycie z Chrystusem, z którym również jest w relacji, ciągnie go w tamtą stronę. Co wybrać, nie wie. Gdyby miał wybierać, nie wie. Ale w każdym razie to jest człowiek, który rozumie i którego religijność nie opiera się na poczuciu krzywdy z tego powodu, że ktoś otrzyma taką samą nagrodę jak ja, który całe życie się starałem. Myślę tutaj o nagrodzie życia wiecznego. Paweł widzi to raczej w kategoriach mnie nic nie ubędzie. Dlaczego miałbym bronić podobnych, fantastycznych przeżyć innym osobom, które zechciały Bożego miłosierdzia się chwycić? Paweł rozumie to, bo jego religijność to jest
poleganie na relacji z Chrystusem i z innymi braćmi i siostrami. Więc myślę sobie, że te dzisiejsze czytania, no wiele można pewnie z nich wyczytać, ale cały czas jakby kręcimy się wokół tematu relacji. Królestwo Niebieskie to nie jest kwestia terytorium jakiejś jednostki administracyjnej. Królestwo Niebieskie to jest kwestia relacji. Jeśli naszą religijność zbudujemy w oparciu o relacje z Chrystusem i innymi Jego wyznawcami, jesteśmy po dobrej stronie życia. Ksiądz Dariusz Iwański, pozdrawiam.